kontuzji coraz więcej, niby problemów przybywa, ale przed meczem z Legią to wszystko schodzi na dalszy plan. Kibice i tak żądają od was zwycięstwa i wy nic innego nie zamierzacie im dać. Oczywiście, no my chcemy dać im zwycięstwo, przełamać tą złą serię wyjazdów do Warszawy. No wiemy, jaka sytuacja jest teraz, że kolejni zawodnicy nam wypadają i mam nadzieję, że są to drobne urazy w tych przypadkach i będą nam mogli pomóc w tym sobotnim spotkaniu. Na pewno tak jak powiedziałeś, najdziemy tam po zwycięstwo, po dwóch zwycięstwach jesteśmy na dobrej drodze, przełamaliśmy tę serię, tą niemoc, która była wcześniej. I tak jak mówię, no mam nadzieję, że to Lokomotywa się będzie rozpędzała. Gdyby ten mecz był tydzień temu, jechalibyśmy trochę z duszą na ramieniu do Warszawy. Teraz po dwóch zwycięstwach atmosfera nieco lepsza? Zdecydowanie tak, to jak mówię, no w pierwszy mecz no z Zawiszą przekonujące zwycięstwo. Dzisiaj również może nie aż takie, ale w sytuacji było mnóstwo do tego, żeby to spotkanie wygrać kilkoma bramkami. Także na pewno to napawa optymizmem i my nabieramy tej pewności, wiary w siebie, w te umiejętności, wraca do nas to wszystko. Tak jak mówię, no jedziemy w sobotę po zwycięstwo. Nie będę cię pytał o wspomnienia z Warszawy, bo ostatnie nie są najlepsze. Jakie wspomnienia chciałbyś mieć po sobotnim meczu? Jakie chciałbym? No chciałbym się cieszyć ze zwycięstwa, przełamać tą niemoc. Chciałbym zagrać takie spotkanie jak bodajże pierwszy za trenerem Maka, gdzie wygraliśmy tam 1-0 i również takie, które zagrałem jeszcze w Gdańsku, pokonując Legię na Łazie Tkowskiej 3-0.